gotowi do wyjazdu, a gdzie jedziemy? Na zlot. No i w drogę. Przed nami ponad 2 godziny jazdy. Ale pewnie będzie warto. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś fajne fanciory. Fanty fantami, a spotkania z innymi poszukiwaczami też są ważne. I jesteśmy na miejscu, na zlocie detektorystów, które organizuje Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Historyczne Łokietek. Kępiński, kogo żeś zapisał tam, bo mi nie ma. Zobacz, czy jesteś zapisana w tej grupie. No ty jesteś tu, a ja? No jestem. Jesteś też wyżej, zobacz po prawej stronie. A ja jestem, no jestem. A co myślałeś, że nie pojedziesz z nami szukać? No myślałam, że będę gdzie indziej. Nazywam się Ewelina Krzyczkowska, jestem prezesem Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Historycznego Łokietek. Dziękuję przede wszystkim za tak liczne przybycie. W imieniu stowarzyszenia witamy przede wszystkim poszukiwaczki i poszukiwaczy, przedstawiciela władz samorządowych oraz dyrektor Domu Kultury panią Urszulę Rosu, archeologa doktora Józefa Bernarczyka oraz ekipę poszukiwaczy historii. Życzę, że miło spędzicie z nami dzisiejszy dzień. W imieniu zarządu stowarzyszenia życzę Wam odkrycia wielu ciekawych artefaktów oraz krótkich dowodów. Bo co prawda teren ogromny, ale już wiemy, chociażby ze źródeł XIX-wiecznych, że na tym terenie tych przedmiotów znajdowano dużo. Czyli pytanie tylko, czy my akurat dzisiaj trafimy w odpowiednie miejsce. Bitwy pod Kłowcami znaleziono już. 3 miecze, znaleziono tutaj skarb srebrnych monet, znaleziono dużo fragmentów zbroi, znaleziono podkowy, ostrogi i inne oporządzenie jeździeckie. Także jest czego szukać, ale zwracam uwagę na jedną rzecz. Żeby to wszystko znaleźć, te najciekawsze rzeczy związane z rokiem 1331, trzeba absolutnie wyłączyć dyskryminację w waszych wykrywaczach metalu. Dlatego, że większość tych rzeczy, 90% tych rzeczy, to są rzeczy wykonane z żelaza. Ruszamy w teren. Mam nadzieję, że uda nam się odnaleźć miejsca bitwy pod Kłowcami. Dzisiejszy dzień i te poszukiwania wszystko nam wyjaśnią. No i zaczynamy poszukiwania. Zostaliśmy przydzieleni do właściwego sektora. Dostarczeni na pole, wykrywacze gotowe i działamy. Serce mocniej zabiło. Już myślałem, że to toporek z bitwy średniowiecznej pod Kłowcami. Pierwsze wrażenie, skojarzenie było właśnie takie, a to jest, zobaczcie, tylko kawał żelastwa, troszkę przypominającego toporek. Ja pitole, no to jak się rusza jeszcze pięknie. Żywa. Piękna figurka faktycznie. No. Jest stan ładny, żeby jeszcze tylko igła była, to już w ogóle petarda. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Pyk, zdjęcie, są namiary, możesz wpisywać. ID czy współrzędne? Współrzędne. 52. Przecinek 627-35. Widzisz, jak ci służy jako stół? Do czegoś się przydaje. Kolega znalazł boratynkę, jest boratynka, to jest sukces. Radek Nowak z Ostrogi. Witamy, pozdrawiamy Radku. Mocno zjechane, bo te monetki to były 106 lat w obiegu. Dopiero Stanisław August Poniatowski wycofał je na początku swojego panowania z obiegu. Dlatego takie wyciruchy się trafiają. Nie? Tak. Kupcy używali ich nawet w woreczkach 16 czy 17 kilowych. Wpiszemy ci też dane na karteczkę, które musimy, na karteczki, które musimy wypełniać. Żeby ładnie pisz. No ładnie pisze, nie widzisz? Ja, nikt tego nie rozczyta. To ci wszyscy wiedzą na świecie, jak ty masz na imię. Aha. A co znaleźliście? To on teraz. No, prawda, jakaś moneta, obecnie ta dziwnie nie chce jej skrobać. To jest ciekawa nabijeczka jakaś też. No jest duży element. To właśnie, to duży element. Zakopiańskie, coś w tym stylu, jakaś laska babarska. Aczkolwiek może być stare. Czy nie dowiesz? Fachowcy ocenią. Ocenią, co to jest. Ty kopiesz dołki, a zobacz, co ja znalazłem. Co to? To jest fragment krzemienia, wiesz? Epoce pradziejów robione były z tego różnego rodzaju nożyki i narzędzia. Do woreczka? Oczywiście, że do woreczka. Ciężka praca kierownika poszukiwań. Bacznie trzeba wszystko
dopatrzyć, biurokracja. Popatrzeć, policzyć. Ile ogólnie gdzieś zabytków? No jakby z swojej grupy tylko, nie? No bo mamy cztery grupy. Wiesz co, tutaj z pól tak. Jeśli chodzi o sam Rzym, to wyszła tona tego. W cudzysłowie oczywiście się śmieję, ale bardzo dużo ilościowo. A jeśli chodzi o samą bitwę, ile? Siedem sztuk. Siedem sztuk. Bełtów plus grocików strzał. No to siedem sztuk mamy. Jeszcze koledzy na polu obok znaleźli fragment ostrogi i na polu obok jeszcze jeden bełt. No to także namierzyliśmy pole bitwy. Gratuluję. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Zobacz, jakiś element z brązu. To na pewno będzie, nie wiem, wpływy rzymskie, może inny okres, no ale stary, na pewno stary. A teraz czas na przegląd wszystkich znalezisk, które zostały znalezione podczas dzisiejszych poszukiwań. Tylko chcę je ułożyć chronologicznie i nie mogę. Wszyscy biorą w rękę i dlatego, nie? Panowie, oglądajcie. Sestercja jest. Sestercje były takie duże, nie? Dane zakryje. Jakiś kaflak. Nie. Nie, to żelibna. A taka ilość złomu wyskoczyła z poszukiwań. Wszystko było, jak się jeździło po gospodarzach w formie podań, ale nie. Naprawdę, nie? I na zakończenie posiłek regeneracyjny i jedziemy do domku. Smacznego. Dziękuję. Nie tylko ja się objadam. Ale ja też. Pięknym pierniczkiem Łokietka z flagą Stowarzyszenia Łokietek. A teraz posmakuj. Z tymi brudnymi rękoma. Oj tam. Bardzo dobry, dziękuję. Na zdrówko. Oto moja nagroda. Kubeczek do kawusi. Stłukłam Krzyśkowi, to teraz mu chyba będę musiała oddać. No dobra, niech będzie ten twój. Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Historyczne Łokietek Kujawy. No i udało się poszukiwaczom odnaleźć miejsce bitwy pod Płowcami. My już też kończymy dzisiejszy zlot. Jedziemy do domu. Ewelinka zmęczona. No, nogi mnie strasznie bolą. Się nachodziłam. No bo zawsze na poszukiwania się bierze wygodne buty, a nie szpilki. To bez przesady. Oczywiście żartuję. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Dziękuję za kubek i koszulkę, którą wygrałam w losowaniu.
Jeżeli Państwo chcą być na bieżąco z naszymi filmikami, koniecznie zasubskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek. Będzie nam miło, jak zostawicie komentarz i dacie co? Lajka. Lajka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.